Pasierze lotnisko generalnie w swoich problemach nie odbiega od tego, co na wszystkich pozostałych pasierzach mieszkaniowych występuje, a więc przede wszystkim ilość, za mała ilość koszy na śmieci, brak takiego prawdziwego zdarzenia placu zabaw dla dzieci. To jest istotne na osiedlu, które jest dosyć spore, w kwadracie zbudowane i generalnie dookoła mamy lasy, a z dziećmi nie ma gdzie wyjść. Bo nie, zauważmy, że nie wszystkie dzieci chodzą na boiska szkolne, tak? Niektóre potrzebują zwykłej piaskownicy. Drugą sprawą, którą poruszali mieszkańcy osiedla, to jest sprawa zieleni. Osiedle wprawdzie, jak już wspomniałem, jest otoczone z dwóch stron lasami, ale wewnątrz osiedla, poza trawnikami, tej zieleni jest niewiele. Duże połacie trawników, które generalnie całe lato są suche, no, nie ukrywajmy, bo lata mamy w tej chwili takie, że one są kompletnie wyschnięte, więc wyższych drzew nie ma praktycznie wcale na osiedlu. Odrębna sprawa, no, to są parkingi i drogi. To w całym mieście ten problem jest. Dookoła osiedla trochę parkingów jest, ale wjechać na osiedle wewnątrz i spróbować zaparkować samochód po godzinie 17 graniczy studia. No, remonty dróg, które nam mocno przysparzają jakby problemów, to Ikara czy Ustronia, drogi, przez które jeździ komunikacja miejska, wewnątrz osiedlowe drogi kompletnie zmasakrowane. Generalnie jeśli chodzi o osiedle lotnisko, no to wszystko, no, pozostałe problemy są dokładnie takie same, jak w całej reszcie miasta. A ja zaraz na zakończenie jeszcze o Mniszku i o rządzu. Krótko, no to Mniszek to błaga o remont Alei Sportowców. Błaga jeszcze mocniej o remont drogi Pomorskiej i ulicy Podhalańskiej. Tam są też takie drobne sprawy, które nie wymagają żadnego praktycznie nakładu finansowego, jak na przykład zmiana organizacji ruchu przy Biedronce, wyjazd z Podhalańskiej 12, 6, 10. Tam jest nakaz skrętu w lewo, teraz zupełnie nieuzasadniony, bo Biedronka już jest przeniesiona w inne miejsce, tam spokojnie można zrobić skręt w prawo, droga jest szeroka i bardzo skrócić mieszkańcom drogę wyjazdu z osiedla, bo przy dzisiejszym układzie, no, trzeba pół osiedla objechać, żeby wyjechać z Mniszka. No i tutaj jeszcze na Mniszku, na co zwracano uwagę, no to dojście do stacji kolejowej Grudziądz-Mniszek. To jest bardzo szeroki temat. Ludzie tam oczywiście na dziko chodzą, tam postawiono siatkę, żeby nie przechodzić. Ta siatka oczywiście po dwóch dniach zniknęła i ludzie nadal na najkrótszą drogą, jaka tylko jest możliwa, dochodzą z osiedla na stację kolejową. To jest taka moja tam tylko dygresja prywatna, że to jest zupełnie, jak remontowano, to nie do końca tam przemyślano temat. Bo to przejście górą, ten wiadukt dla pieszych jest zupełnie niepotrzebny. Jak remontowano, to zamiast go odremontować, to można było go rozebrać, uzyskane pieniądze z rozbiórki zainwestować w zrobienie przejścia przy torach i dojście do stacji drogą najkrótszą. Rząd. Generalnie tak jak dyżurowaliśmy na wszystkich grudziąckich osiedlach, to rząd był najbardziej zadowolony i najbardziej uśmiechnięty. Wszystko się tam podobało, poza rzeczami, które tu teraz wymienię, no to właśnie śmietniki. Potrzebny jest jakiś duży plac zabaw, zejście nad Wisłę, no i te patrole Straży Miejskiej, zwłaszcza po zmroku i zwłaszcza w okolicach Fresh Marketu i zwłaszcza w piątkowe i sobotnie wieczory. Ludzie zwyczajnie boją się wracać tamtędy z pracy. To by było tyle. Jeszcze można powiedzieć, że no, bardzo przyjemny i pozytywny odzew ze strony ludzi spotkał tą naszą akcję. Ludzie bardzo dobrze reagowali, chętnie się z nami dzielili swoimi spostrzeżeniami i uwagami. To tyle. Jakieś pytania, jakbyście Państwo mieli? A jak nie, to można sobie najechać i tutaj wszystkie potrzeby będą na tablicy.